Co się stało, dziadku? Co tak machacie? Zgubiliście się w lesie? Siadajcie, podwiozę was. Dzień dobry, sierżant Szukała, kontrola drogowa. Dokumenty, panie kierowco, dokumenty. Tak, policja drogowa? Tak. W tym worku po nawozach? A gdzie mundur? Policja nie ma pieniędzy, dlatego mam na sobie uniform zastępczy. Tak? Tak. A może ja też mam na sobie uniform zastępczy? Jestem komendantem i wywalę pana z roboty na zbity pysk. Nie jest pan komendantem. Skąd pan wie? Komendant chodzi w kartonie po pomarańczach. Dobrze, dobrze, dosyć tych dyskusji. Panie kierowco, zatrzymałem pana, bo radar wykazał, że przekroczył pan prędkość. Tak, policja nie ma pieniędzy, tak? To skąd wam się nagle wziął radar? Mamy radar zastępczy. Zastępczy z czego? Z nietoperza. Dobra, w porządku. No i ile jechałem? Według niego poruszał się pan 6 razy szybciej niż mniszek leśny żółtopławy. Czyli 130 na godzinę. Ale jak ja się mogłem poruszać 6 razy szybciej niż mniszek leśny żółtopławy, jak ja się poruszałem żukiem? Żukiem zardzewiałym pospolitym. Proszę pana, w tamtym tygodniu był taki, co jechał 8 razy szybciej niż mniszek leśny żółtopławy, a jechał komarem. Dobrze, dobrze. Dosyć tych dyskusji, panie kierowco. Piszemy mandacik. O, miałem kiedyś taką samą torbę jak pan, ale ją tydzień temu wywaliłem na śmietnik. Panie Mąkosa. Skąd pan wie, że Mąkosa? Było napisane na torbie. Panie Mąkosa, ponieważ policja nie ma pieniędzy, wypisałem panu mandat na starej gazecie. Proszę, formularz zastępczy. Ile? Człowieku, ten nietoperz cię pogryzł? Człowieku, przecież ja w życiu tyle nie zarobię. Spokojnie, spokojnie. To jest tegoroczny deficyt budżetowy. Pan płaci to niżej, napisane węglem. Nie, no ale tyle pieniędzy też ja nie mam. No błagam pana, mam żonę w ciąży, mam raptem przy sobie 10 zł, no nic dzisiaj nie jadłem jeszcze, no pan się zlituje. No. Wie pan co, no bardzo pana proszę, niech pan zapłaci, ja w ogóle ostatni raz jadłem tydzień temu. No, a? No wie pan co ja jadłem? Co? No to właściwie wstyd powiedzieć. No nie. No na ucho panu powiem. Co? No, pięknie, Bogdan, pięknie. To ty tu sobie pogaduszki urządzasz i to w dodatku z jakimś brudasem. A ja pół godziny czekam na ciebie w samochodzie. Kochanie, ten pan jest z policji. Tak, a ja jestem ze słonecznego patrolu. Dzień dobry, sierżant Szukała z normalnego patrolu. Milcz mierdzący, Boże, na śmieci. Z mężem rozmawiam. I wiesz co, Bogdan? Bardzo dobrze się stało, że sobie posiedziałam w tym samochodzie. Bardzo dobrze. I może mi powiesz, co znaczy ten ślad damskiego buta na podsufitce? Irena! Ireno! Ktoś chce zniszczyć naszą piękną miłość! Ireno, ale co ty w ogóle do mnie rozmawiasz? Jakiś ślad! Pytasz się, Bogdan, jaki ślad? Bułgarski ślad! To na takie sobie niby grzyby jeździłeś do lasu, tak? Irenko, to jest jakiś temat zastępczy! Tak, ja w sprawie tego mandatu, bo chciałem w końcu zakończyć sprawę... Milcz, stary dziadzie, mówiłam, z mężem rozmawiam. I wiesz, co Bogdan ci powiem jeszcze? Przebrało się. Wiesz, co się przebrało? No właśnie, tłumaczę ci, pan sierżant się przebrał. Co się przebrałeś? Miarka się przebrała, ja mam naprawdę tego wszystkiego dosyć. Ja już sobie pomyślałam, co z tym zrobię. Ja cię po prostu, Bogdan, zastrzelę jak... Irena, spokojnie, spokojnie. Sierżancie, spokojnie, Irena. Spokojnie, Irena, chodźcie tam, chodźcie tam, Irena! Sierżancie, czy ten worek jest wodotwardy? Nie jest, nie jest. Pan mnie zasłoni, no człowieku. O nie, proszę pana. Tutaj jest państwo, to jest państwo w ogóle demokratyczne. Na pierwszym planie zawsze stoi obywatel. Milczeć! Dosyć tego, Bogdan. Koniec z naszym małżeństwem. Ja strzelam. Nie! Nie! Kotek. No. Ale ja. Nerwówka, przegoniliśmy szmaciarza, co? No patrz tam. I z tym papierosem. Patrz jak zasuwa.
Patrz, jak zasuwa. Gdzie? Tam. Aha. Patrz! Leż! Ale się wyłożył twarzą w błoto. A nie, to nie błoto. Nie no, miał szczęścia nie chłopina. Ma. Chłopina. Nie miał się wpakował, szczęścia. No. Nic. Ale niedożywienie w policji jest straszne, wiesz, Irena? Tak. Tak, widać, że nie ma siły. Ja on mi mówił, tydzień temu ostatni raz jadł obiad. O. Tak. Rosół jadł. O, no to nieźle. A z czego był rosół? Z koguta. Nie, no to jakoś tam sobie radzą. Tak, ale tego koguta zdjęli z radiowozu. Co ty? Mamo, tato, kochani rodzice. Chciałabym przedstawić wam mojego narzeczonego. No to przedstawiaj. Pożydor! Jestem Bożydar? Boże, Boże. Bożydar! Boże, skąd ty wziąłeś takiego łazęgę? No już gorszego gluta to chyba nie było. Mamo! Obawiam się, Anielu, że nie zostałem zaakceptowany. Cicho bądź! Pyta się ciebie ktoś o zdanie? Ale co to jest? Kogo nie przeprowadzę, to wam się nie podoba. No bo to jest poważny wybór. Męża wybiera się raz na całe życie. Tak? Na całe życie, na całe życie. A ja już mam 45 lat. Chce ci się wygłupiać, klimakterium za pasem. Wszystkich, co nie przyprowadzę. Najpierw był Sławek taki fajny. Kurczę, Bożydar! Co za łamagan. Najpierw był Sławek. No to nie, bo za niski. No bo on był wzrostu siedzącego psa. A jak siedział, to leżącego. A jak się położył, to w ogóle go nie było widać. Kiedyś to mało przez to go odkurzaczem nie wciągnęłam. A Marek też był za niski? Nie. Nie no, Marek akurat był wysoki, ale co z tego, jak miał platfusa? Nie mówił... I w dodatku jeszcze nie podnosił nigdy klapy w sedesie. No i to nazwisko. Oszczawka. Oszczawka? A Jan Jerzy Połaniecki miał dobre nazwisko. Dobre, tak, ten tak. Ale co z tego, jak miał krzywy zgryz i na wszystkich patrzył jak na gołąb. Tak, chodził i tak. Mamo! Na gołąb, patrzył, a jak gołąb na chodził. I miał takie cieniutkie, rzadkie wąsiki jeszcze. Tak, no? I z tymi wąsami jak gołąb, tak. Gołąb wąsami. No, mamo, to... no i co z tego? No i z tymi wąsami wyglądał jak jakiś, nie wiem, jakiś szewc chyba. No. A kim on w ogóle był z zawodu? Nie wiem, mówił bigamista, nie wiem. No ale oszczawka? Ale jeszcze przez jakiś czas tak z jakim prawnikiem się spotykałam. Bez platfusa, bez wąsów, bez brody, proszę, też wam się nie podobał. No tak, ale on głosował na Unię Wolności. A Emil? Też prawnik, bez wąsów, bez brody, słuchaliście razem Radia Maryja, razem nasączaliście się jadem nienawiści, mieliście wspólne tematy, też nie. No Emil w zasadzie był w porządku, tylko... No co, wyszłabyś za Murzyna? Jakie by z tego dzieci były? Mamo! Pewnie łaciate. Nie! Zebry małe. Przestańcie, dosyć tego. Ja jestem dorosłą, dojrzałą kobietą. Ja wychodzę za Bożydara. Wykluczone. Co ty, Bożydar, czemu? Nigdy nie wyjdę za kogoś, kto chodził z jakąś oszczawką. A po drugie postanowiłem zostać ogólnodostępną zabawką erotyczną dla kobiet. Dziadku Barnawo! Czego chcecie od mądrego i charyzmatycznego starca, który całe swoje życie oddał dla dobra ojczyzny i teraz może służyć przykładem dla młodzieży? Dziadziu, dziadzia nam opowie jakąś historię wojenną. Na dobranoc. No dobrze, dobrze, posłuchajcie. Jak wiecie, w czasie wojny byłem członkiem leśnego oddziału partyzantów. A jaki dziadek miał pseudonim? Piorun! A dlaczego piorun? Bo uderzałem nagle, prawda, w najmniej spodziewanym momencie i niszczyłem wszystko z siłą wielkiej kuli ognia. To tak jak wczoraj na podwórku, co dziadek po pijaku motorem wjechał w klatkę z nutriami. Zamknij się, gnoju. Dziadziu, to jak dziadzio był w tej partyzantce, to dziadzio tam wtedy poznał babcię. Tak, ale wtedy jeszcze myślałem, że nie ma na świecie gorszej nędzy niż Hitler. No ale o czym to ja? A! No więc pewnego dnia wzywa mnie dowódca naszego oddziału i mówi: no słuchaj, bubek. Jaki bubek? Piorun! 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 Mówi do mnie: no słuchaj, Piorun, jest zadanie.
Trzeba wysadzić most obstawiony, panie, przez wroga. Nie! Tak! Nikt inny nie miał odwagi się tego podjąć. Ale co ja robię? Co? Wymyśliłem sobie, że zbliżę się do mostu rzeką przebrany za bobra. A skąd dziadek wziął futro bobra? Hmm? Z wypożyczalni. Z wypożyczalni. No więc wskoczyłem do tego futra, wskoczyłem, panie, do rzeki i płynę. Nagle patrzę, na brzegu stoją Niemcy i się na mnie podejrzliwie patrzą. Nie! Mcy, tak, Niemcy, tak. Niemcy się patrzą na mnie podejrzliwie. No, w sumie też bym się patrzył podejrzliwie na bobra w kajaku. No ale co ja robię? Co? Żeby zdobyć ich zaufanie, zacząłem obgryzać drzewo. A to nie mógł się dziadek przebrać za wydrę? Wydra nie obgryza drzew. Zamknij się, gnoju. I co, wysadził dziadek most? Nie. Bo się okazało, że ten most był nie nad rzeką, panie, tylko nad torami. Czyli, że wyszedł dziadek na głupka? No właśnie nie. Wyszedłem na brzeg. Inny by się poddał. Ale co ja robię? Co? Zbliżam się do torów przebrany za wielką mysz. A to kiedy dziadek z tego bobra się w tę mysz przebrał? No nie musiałem się przebierać, panie, bo mysz jest bardzo podobna do bobra. Ale jest ze 100 razy mniejsza. No. Chyba 1000 nawet. Tak. No. Duża mysz wygląda prawie tak samo jak mały bóbr. No, zresztą... To była wojna. W czasie wojny wszystko wyglądało inaczej. Zebry też? Zwłaszcza zebry. No i co było dalej? Wysadził dziadek ten most? Mm. Zbliżam się do tego, panie, mostu. Podłożyłem ładunek, podpaliłem ląd i bach! Huk, ogień, dym i gorąc tak, jażem się cały pod tym futrem spoczył. Ale fajosko. A zrobił się grzyb? Ba, żeby jeden. Niebo się zagrzebiło jak sufit u nas w kuchni. A pan Hitler? Co na to pan Hitler? Jak to Hitler zobaczył w wiadomościach, to tak się zdenerwował, aż rzucił pilotem w telewizor. Ale jak? To wtedy już były telewizory? No Hitler miał telewizor. Hitler miał wszystko pierwszy, panie. No, no i a dalej. A ja wróciłem do oddziału i tam dostałem złoty medal. Jak małysz! Dziadzio by pokazał nam medal? Nie. Dlaczego? Mole go zeżarły. No ale jak mogły medal zjeść mole, jak medal jest z medalu? Nie wiem, ich się spytaj. No idźcie już, dzieci, nie przeszkadzajcie dziadkowi. Dobranoc! No dobranoc, dobranoc. Ja tu jeszcze zostanę. I będę wspominał dawne bohaterskie czasy. Czego? A ja i tak powiem mamie, że ty chowasz wódkę za sedesem. Ty gówniarzu jeden ty!